Hej, hej, siema, ziomy, z tej strony Dave'a, oto piąty odcinek wspólny grania w Isaaca. Hej, Junia! Z Olą. W dzisiejszym odcinku będziemy w zasadzie kontynuować grę normalną, w sensie to jest główna fabuła, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest, no wiesz... Główna fabuła. Podążanie dalej, tak. Kończenie, w sensie ta gra się nigdy tak naprawdę nie kończy, nie ma jednego prawdziwego zakończenia, ale... No, odblokowywanie kolejnych postaci, no. W sensie bossów. No tak, bo w zasadzie pograliśmy sobie dużo pomiędzy odcinkami i mało jest już do przejścia. Dużo bossów tylko zostało, więc no, dokończymy. No, w tym odcinku idziemy do tych takich drzwiczek, takich drzwiczkowych, dziwnych. No, drzwicz... no dziwne, no zobacz, no to wybierz sobie postać jakąś. Nie no, bo tak naprawdę jest dużo do odblokowania, ale to są po prostu no, zwykłe itemy. To jak, więc... no tak. No. A jak później jeszcze nie będzie nic do odblokowania, to może się w jeden odcinek wciśnie kilka rzeczy, jakichś tam bossów, jak będziemy zabijać. No, no. Bo ale na razie mamy cały poziom do przejścia i mam nadzieję, że nam się uda przejść ogólnie, tak po prostu przejść, bo jak nam się nie uda, to będzie śmiesznie. To ja będę Azazelem. Azazelino. To będzie ciężki poziom. A, dobra. W sensie ja nigdy nie grałem, a Ola już grała kiedyś. Tak, tak, więc... że ja nie spoileruję, na pewno nam się nie uda, aha, bo Dawid nie będzie wiedział, o co chodzi, no, i na pewno popsujesz wszystko. No jak? To mi musisz ale, mówić. Nie no, ale do, nie będę spoilerować. No dobra. Dobrze. To graby. A zezunio. No, jesteśmy już po pierwszym bosie i run jest średniawy bardzo. Taki, no zdobyłem tylko charge attack, jak widzicie, mam takie, że se pluje, kurde, jak se naładuje i to jest właśnie ten pokój. A ja mam dłuższy laser. Aha, to to super. No, nie idzie na najlepiej. No i ogólnie są trzy etapy tak jakby. Pierwszy jest wodny i tutaj potrzeba klucza, żeby wejść. Jeśli nie ma się klucza, no to się nie wejdzie po prostu. Kolejny jest... zwykłego klucza. Tak, kolejny jest ognisty i potrzeba wysadzić drzwi bombami, czyli trzeba mieć dwie bomby, bo jeśli nie będziemy mieć dwóch bomb, to nie przejdziemy dalej. I trzeci etap jest taki jakby mistyczny, fioletowy i tam trzeba mieć dwa serduszka te niebieskie, bo jeśli nie będziemy mieć, to nie wejdziemy. Czyli tak trzeba trzy razy coś spełnić. No, i potem w tych pomieszczeniach trzeba zbierać pewne rzeczy, bo potem na końcu będą takie jakby drzwi i trzeba... czy drzwi? Chyba drzwi. Chyba drzwi. I potem trzeba coś tam będzie otworzyć. To lecimy. No to wchodzimy. Ciekawe. No dwie monetki na szczęście nam dali. Do rury się wchodzi. Do ścieków. Do ścieków. Dwie monetki na dla farta nam dali. Nie, żebyśmy mogli zapłacić, jak będziemy przez Styx przepływać, jak już nie będziemy żyć. Tak. To bardzo śmieszne. Super, dzięki, że nam poleca gra nasze granie. No i zobacz. Wodny. Ha. Ja pierdzielę, jaka grafa. Wow. Jaka grafikę. Dobra, idziemy. O kurde, ciekawe, co tu wrogowie ja wiadomo. Ja wezmę. Bo ja to się w ogóle nie wiem. Ale wygląda fajnie bardzo. No, ładnie. Wygląda... No, wow. Są. Uwaga, bo ich ciężko je widać, o, i bardzo szybko. Aha, dostałaś. Dostałam. Sobie. Wygląda, what the fuck? No, wodne taki... potwory. Tak. W ogóle wygląda, jakby była lepsza grafa. Uważaj, bo one się koło nas nie, latają. Nie, najgorszy wróg. No. No nie mogę, bo pijawy mnie żrą. Aha, chyba od razu właśnie umrzemy. To widzę. Bardzo mi ten ładujący strzał pomaga, bo nie mogę nikogo trafić w zasadzie, bo muszę ładować strasznie długo. To jest najgorszy dla mnie potwór, bo on koło ciebie lata. Mamy złoty pokój. Nie przejdziemy tego prawdopodobnie. I tutaj są zawsze dwa itemy. I sobie możesz wybrać. No można wybrać, czy można wziąć dwa na raz? No nie wiem, jak umiesz, to weź. To patrzcie, jakie cheaty. Jeżeli nie znacie tej taktyki, w sensie to tylko działa, jak gracie we dwóch, to trzeba być bardzo, bardzo blisko. A który item wolałabyś wziąć, żebym... Obojętnie, jakby ten co... drugi tak... Aha, obydwa są... Ta strzykawka, to jak ktoś cię dotknie, to go zarażasz, a ten mój to jest... Bez sensu item. Level up. Tak. Wow, Dawid, nice. Cheaty. Tak. A to ja oplułem się aż. To ja Dawidowi powiedziałam o tych cheatach. No, ale ja je umiem najlepiej, tak, kurde, a bo robić. Ja nie umiem, bo zawsze się nie mogliśmy zgrać. No, trzeba jedna osoba najlepiej właśnie to moje robić. To jest to bait, że się zamieniam miejscami, aha, z tą kukiełką. A. I to się cały czas ładuje. No to aha, niby, no, niby jakbyś jest mogła to wykorzystać jakoś fajnie, to by niby zadziałało, nie? Zabiłam. Ale tak naprawdę pewnie zapomnisz. Będzie krytyczna sytuacja i zapomnisz użyć. Nie, że zapomnę, po prostu duchy. O, chyba nie robię duchy tego dobrze. Nie mam klucza. Poziom mi się ani trochę nie podoba. O, takie pająki są? Co to? What? Takie, co po wodzie. Te, no tak, tak, to są te, co po wodzie szurają się, powiedzieć. Łażą po wodzie. Ciekawy w ogóle poziom. W ogóle ciekawe potwory, ciekawe, ciekawe. W ogóle właśnie, chciałem powiedzieć na początku, że wygląda jakby była... O, aha. Powiedziałem. Brawo, to był pierwsza próba grania. Chciałem powiedzieć, że to wygląda w ogóle jakby była grafika lepsza. Czy mi się tego tak wydaje, że to jest jakieś DLC, może późniejsze tak, wyszło? To jest DLC. Wygląda jakby grafa, bo ta tak, woda tak odbicia fajna, ma jakieś tak, shadery i takie tam... No, wrócimy do was, jak znowu będziemy w tym, bo nie będziemy jest, powtarzać się w kółko, więc... Yeah, bye bye. Gromy. Wiecie, guys, nawet nie wiecie, co się stało tak naprawdę. Zesłało nas na ścieżkę błędów, w sensie jesteśmy na drugim poziomie, w sensie na trzecim tak naprawdę, to jest już trzeci etap. Trzeci. Bo tak, teleportowało nie, nas do Error Roomu. Tak. No i nie mogliśmy wejść w pierwszym etapie do tego poziomu, no i jesteśmy teraz tutaj. Właśnie chciałem się spytać, czy bossy są nowe, czy te same? Nowe. W tym? Nowe. Uuuu.
To jeszcze gorzej. I Dawid zdobył książkę, która robi czerwone życia, a ja mam książkę, która robi srebrne życia, także jesteśmy porobieni. Aha. Mówię, że później by się łatwiej w ten poziom grało, jakby się potworów już nauczyło. Jakby się już wiedziało, tak, jak a ten atakują. Ma pełną buzię i ma w środku te. I jak do ciebie podejdzie, to cię opryska. Aha. O, aha. No. I teraz już jest normalny. Glikuje. Tak, tak. Tak naprawdę. No, ciekawe. Bardzo ciekawy ten poziom, chociaż też bardzo trudny. Aha, i zmniejszyliśmy sobie poziom trudności na easy. To może ty weź sobie? Bo kiedyś musimy przejść, a no nagrywam odcinek, więc nie mogę tutaj siedzieć 14 lat, przechodzić jeden etap, no nie? Później jeszcze raz spróbujemy na trudnym, ale tak naprawdę ja bym się musiał najpierw potworów nauczyć, żeby na trudnym móc grać w ten etap, bo wszystkie są nowe potwory, nie wiem jak mam unikać cokolwiek. Dokładnie, właśnie tak się nie unika. Aha, wow, świetny pokój. No właśnie. No i właśnie. Tu jest. To jest chyba ten pokój. No bo ogólnie w tych levelach są zagadki. Zagadki. I na jeden level jest jedna zagadka, czyli mamy trzy zagadki, bo są trzy różne levele, co nowe nie? Nowe pokoje. Tak. I tutaj zagadką jest to, chyba to jest ten pokój, tak mi się wydaje, bo jest jakiś pokój, w którym trzeba wysadzić ziemię. I pojawia no się, i pojawia się pierwsza część takiego jakby klucza. W sensie to się chyba nóż, to się zbiera nóż z tego. Tak mi się wydaje. Albo klucz? Nie jestem pewna. Teraz nie pamiętam. To no ciekawe. I to jest pierwsza część. I trzeba trzy części zebrać. Knife piece, czyli aha, nóż. No. Tak. I mam pierwszą część. A później co, ten nóż robi? No i potem otworzy... Nie no, nie pamiętam dokładnie, ale też nie będę cię spoilerować. Po prostu, no zobaczysz, tak? No nóż zbieramy. Tak. I teraz jak już pierwszy raz rozwiązaliśmy tą zagadkę, to już z każdą kolejną grą nie będzie trzeba rozwiązywać tej zagadki, tylko ten nóż tu będzie. Po to prostu przynajmniej trzeba... spoko. Tak, po prostu trzeba będzie do niego przyjść. To tyle. Jak gram za pierwszym razem, to nie wiecie ile razy musiałam się namęczyć, bo ja nie sprawdziłam żadnego walkthrough, tylko sama to no i nie wiedziałam, co się dzieje. I nie wiedziałam, pokój co pusty, robić. Aż w pewnym ognie. Momencie wysadziłam właśnie... Aha, po prostu. Pomogę. No czasami tak. Się zagadki same rozwiązują. Tak. Ale to było naprawdę wtedy jest najlepiej, jak się sama rzecz. Zagadka rozwiąże. To było ciężko. To chyba była najtrudniejsza, bo w sensie tak naprawdę nic nam nie podpowiada, no, co mam no, zrobić. No, nie wiem. Nie, no niebieskie ognie, że bomba, że trzeba no, wysadzić niby... Tak. Ale to strasznie mała podpowiedź. Mała. No widzę, że nowy boss. Nowy. O kurde! To jest ale fajne. Wow. W sensie pijawy wysyła pijawki. No to jest jak ten Lord of the Flies, tylko że pijawkowy. Tak, tak. Ale jajca. O, o kurde. Uwaga. A, prawie wiedziałam. Tears up. Żyćko. O, mydło. Możemy ja się umyć od tych brudów. Tears up wezmę, no. Bo bym chciała trochę szybciej ładować. Możemy się umyć od tych brudnych ścieków. Dobra, i idziemy tutaj. O, po jednym żyćku możemy wziąć i ja sobie to wezmę, bo i tak robię. Okej. Okay. No dobra. Ciekawe. No i mamy kolejne, mamy bomby na szczęście. Aha, no. Ten jest dużo trudniejszy, ten aha. Jest cholerny. To jest, super! Ten jest chyba dla mnie nawet gorszy niż ten trzeci. Aha. Bo niby powinny być po kolei no. Ale ten jest logiczne, dla mnie gorszy. Ale fajnie bo jest wygląda. Ognisty, kamienny. O, no. Wow, żyćko się trafiło. Wow, ale fart. Musiałaś mieć super fart. Dobra, idziemy. Przynajmniej mamy dużo życia. Żyćko się trafiają w tych srebrnych, no. A w tych zwykłych się naprawdę... Jest chyba 0,5%, jak cię srebrne ze zwykłego ognia trafi. Wow. No, mówię, grafika jest lepsza. Mainz. Nawet na ścianach Kulnictwo. Widzę. No, widać, że lepszy, ulepszony ten dobra. Dodateczek. O, na razie zwykłe. A, i nowe potwory będą znowu. Tak, ale też zwykłe też się trafiają. Dobra. Nie wiem, czy lubię nowe potwory, czy nie lubię. Naraz. O, fajnie. To jest spoko. Aha. Przesunęła się, co chciałaś z tym zrobić tak naprawdę. Nie wiem, bo ja się zesruję. Skaczące! Skaczące mózgi. To już przesada i jest. I zostawiają krew. No, to już jest przesada. Nowe, fajne aha, i nie potwory. Atakują, tylko po prostu nie, przeskaczą. Nie, skaczą po prostu. Zastanawiające są te potwory. No, na razie... No, bo też się trochę powtarza. No. To nie tak, że wszędzie są nowe. Ale tamte w tym wodnym były praktycznie wszystkie nowe. No, praktycznie tak. Zależy też, co ci się wylosuje. O, biegłam. Panie, co żeś zrobiła? Przepraszam. Się, nawet nie widziałem w ogóle, co było w tym pokoju. O, latające bomby. Wow. Ale śmiesznie wyglądają. Chwilę nie super. Zabijałam, żebyś zobaczył. No ale i super. Zostawiam bombę i bomba wybucha. Sio, nie, nie. Nie mogę uciec. Dobra. Panie. Oj, takie lawki są po prostu w koło. Ale ładna ta lawa. No, kurde, grafika taka o, tu chodź. Naprawdę poprawiona jakaś. Właśnie, jak widzicie, bardzo dużo dodaliśmy sobie pieniążków w sklepie. Jak tyle graliśmy pomiędzy, że nam się udało tyle nazbierać. Już mamy chyba czwarty level sklepu, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest czwarty poziom. No. Pewnie życie musisz sobie kupić. Nie, to na razie chodź. Ty, a nie, ja mam lucky rok, no, tak. Że fajne rzeczy w okach. Zastanawialiśmy się właśnie przed chwilą, dlaczego wypada hajs z kamieni. Wow, to chyba no, to, super. Lucky rok no, chyba. Prawdopodobnie tak. Raczej tak. Bo chyba kiedyś też mieliśmy tego już, ten wow, ale lucky to ja rok. Myślałam, że jest jakaś procent szans, że się coś zdarzy, a po prostu może, zawsze nam może wypada. Może w tym poziomie więcej. I ty masz lucky feed jeszcze. Mamy teraz dużo laka, po tak. Prostu. Idziemy już na bossa? Idziemy na bossa. Tak. Ciekawe jaki bosior będzie. Dla mnie to nowości normalnie. No dobra. Ja cię panie. Tu są ciężkie bossy, naprawdę. Aha. O, aha. To jest no, what ciężki. The fuck? I on sobie wyjeżdża kurde, i rzuca w nas bombami i różnymi rzeczami. I laserami, wszystkim po prostu. Meniam, no to i on się już chowa
i nie wiadomo gdzie. O, bomby! Patrz, stary. Laserowe bomby. O nie, trzeba się chować. No, nie wiedziałem, że laserowe są. To jest najtrudniejszy boss dla mnie z całej gry. Chyba. No ma drzwiczek do wychodzenia. No, oprócz hasza. Nie, hasz jest siurze. Chyba trudniejszy. Aha, wjechał we mnie kuś, swoim głupim minecartem. Wow, ale szybki był. To fuk. Stary. No to jest też jego atak. Dostałem. Rage. To jest najgorszy boss. Czymś. O, i w końcu go pokonaliśmy. What w sensie... the fuck? Co się dzieje w ogóle? No. Oh wow. My God. To było straszne. Te bossy widzę, że są... że tak straszne. To ujmę. Są bardzo przykokszone. Mają tyle faz różnych ja ataków. Ja często umieram na tym bossie. To jest dla mnie najgorszy chyba. Łopanie. O, ja sobie to wezmę. Łopanie. No, dobra, no to no, dobra. Idziemy dalej. Lecimy dalej. Na razie nam dobrze idzie. Ja pierdzielę. No dobrze, jak na takie trudne poziomy przynajmniej. Tak, jakbyśmy nie mieli tyle żyć, to byłoby gorzej. Aha. To, że nam się te książki trafiły, to... O, jeżdżą w wagonikach. Wow. To jest... O, wow! Co, czym on strzela w ogóle? Ten, kontroluje mnie przez chwilę, nie mogłam nic zrobić. O kurde, jakie mają mordy. Mają ten, kamienie napchane do ryja. Tak. Co za kolesie. I w wagonikach jeżdżą, no. Aha. No, potwory widzę, że bardzo kreatywne wcisnęli zwykłe. Do tego. Zagadka. No i to spróbuj rozwiązać zagadkę. Jak tamtą to? Ci powiedziałam, bo była zbyt trudna, co nie? No. A tą spróbuj. Przyjrzyj się otoczeniu i spróbuj, ale jeszcze nic nie rób, tylko mi powiedz na przykład. Nie. Jak myślisz? Przyjrzyj się otoczeniu. No, są ognie i kamienie tylko. Ognie i kamienie i są przyciski. Aha, i widzę małe kamyczki obok guzików. Tak. I co? Ilości małych stołów, no to tak. Ten będzie pierwszy. Jeden, drugi, tak, dwa, trzy i cztery. Tak. To nas spostrzegawczość zagadka. Tak, to jest bardzo fajna zagadka. Aha. Że da się, no to jeden, po kolei. Dwa i cztery. No i ja muszę wziąć. Aha. Bo ja mam już pierwszą część. Się posrałem. No i mam już dwie części. Jej. Wow. Ta akurat zagadka jest fajna, bo taka... To trzeba chwilę postać i spojrzeć, wiedzieć, zobaczyć. Że to zagadka jest. Tak, tą akurat, się tą... ale tą szybko rozwiązam, no. Chociaż za pierwszym razem zepsułam, bo kliknęłam randomowo, bo mówię, o, przyciski! No. I się rzuciłam i... Guziczki! Guziczki! Tak, ten guziczek, ten czerwony guzik, nie klikaj, guziczek! Każdy lubi klikać guziczki, o, matko boska. Tak, zawsze w jakichś kreskówkach jest ten wielki przycisk tak. Autodestrukcji, bo tak a się właśnie tego robi. Jest drugi guzik, ale mniejszy i takie, że pokój na świecie. Ale ten drugi jest czerwony i duży, autodestrukcja i zawsze ten tak. Duży trzeba pierdolić. Tak. Bo duże czerwone guziki przyciągają ludzi. Tak. Ej, to wezmę tylko pikax z Minecrafta. No, bo pikax nam nie jest potrzebny. Ale nie jest nam potrzebny do nie rozwalania nie, kamieni. Nie ma co. Mamy dużo bomb. No i idziemy. Chyba Bosior. Podwójny boss, bo widzisz, że jest dłuższy no, pokój. Długi pokój, czyli albo będzie... jakiś boss, co potrzebuje nie, długiego będzie double, a nie, aha. Długi no, pokój. Tak, to jest taki boss, że różne fale ma. I on wysyła przeciwników. What the fuck? Oh o, takie. Gosh. What o, the fuck? Tak, ogniem też. Ej, nie strzelaj w niego. Niech się otworzy. O, i przyciąga nas teraz. Przyciąga wow, wszystko. I kamienie. Tak, uwaga. Ale kuźwa. Da się w niego nie normalnie strzelać? Nie, te nie, pająki. Trzeba go bombami rozwalać, Dawid. What? Co? Nie, nie trzeba. Nie, czyli trzeba te fale przeciwników zabijać. Aaa. Mhm. Au. To tak. Au, dostałem. Trzeba fale przeciwników zabijać. Motherfucker. Kuźwa, dziabną mnie. O, widzisz, tak. No tak, dziabię mu co fale. Tak. Czyli po prostu no, trzeba wytrzymać to ciekawy boss. Przynajmniej bardzo ciekawy. Zubaty, to są Pokemony, dosłownie. Tak. Teraz spróbuję strzelać w bossa. Ciągle zapominam, że nie. Uwaga. No, wow. Nie, wow. Ale tu jest rzeczy. No, wow. No i dziury jeszcze porobił. Tak. Co za skunks. Dla mnie to wiesz. No, dla ciebie to pestka, ale o, dla mnie nie za bardzo. O, tamten, tego skunksa. O, przyciąga, ah! uważaj. Oh my uważaj. Gosh. Au, dostałem głazem po mordzie. Jeszcze trochę ma. Moja mierda. O, oh, wow. No, wow, no. Wow, wow. What the oh, wow. Wow. Kamyczek. Stara, masz mało życia, trochę? Nie, no ja mam 9. Nie rzucaj się, ale jak umrzesz, to boss będzie no, od nowa. Wiem. Więc to nie jest taki dobry plan. Jest! Ej, to oh, ja wezmę to jedno to weź se. No aha, i się nie podpalaj, wow, może tak. No dobra, to teraz musimy wejść dalej. Gdzie są drzwi? Może za nim są drzwi? Nie, znikły. Były przed chwilą tutaj, a tu się... Co się stało właśnie? Nie, nie ma drzwi. Drzwi nam zniknęły? Nie możemy dalej? Śmieszna sytuacja, bo nam się kuźwa całkowicie wszystko zbagowało. Nie ma w ogóle drzwiów. Nie ma drzwi. No nie ma, nie da się przejść. W poprzednim levelu też nie było. Zniknęły się po prostu, lol. Więc tak, przechodzimy teraz całą grę, ale to tak, pomiędzy oczywiście i wrócimy mamy, do was. Mamy dwie części, no tak, żal, nie ma. Wrócimy do was, jak będziemy już w tym najnowszym, w tym trzecim etapie już tego dodatkowego poziomu, tak, no po tak, prostu, nie musimy wiem. Musimy jeszcze raz od nowa. No, śmieszne. Się zbugowało. No, ziomy, dotarliśmy w końcu do tego poziomu i okazało się, że faktycznie nie można wejść w drugie drzwi, że jak jest jakiś Angel Room albo Devil Room, to no, nie można po prostu tam w nie wejść, tak, bo znika. Albo to, albo
było to wybrać. No, lecimy. Go. Będą nowe potworki znowu, nowe jakieś glizdolongi. Mm-hmm. Zostały jeszcze trzy etapy, tak? I będzie koniec gry, tak? Ja pierdzielę. Wow, ale wygląda fajnie. No dobra. Aha, i mamy przedmioty. Tak. Różnego rodzaju. Wow. Wow, mi się w głowie zakręciło, jak się obróciłem. No cóż, ja w zasadzie prawie nic nie mam tak naprawdę specjalnego. Znowu zdobyłem ten sam item. Aha, i moja strategia z zdobywaniem dwóch itemków na raz cały czas działa. Tak. Więc no po prostu lecimy dalej. Chyba jest po prostu exploit legalny. Co to za potworki? Guys, jak się guys, widzą, guys. To się strzelają. Aha, a temu mózg wypada, czy tak, coś? Tak, mózg mu wypada. What the fuck? Aha, mam muszkę taką, co mi odbija pociski, to jest w zasadzie dość fajne. No a jak widzicie obok Oli, latają sobie jej pociski. To jest ciekawe, robi się tak jakby taką aurę z pocisków, tak. Coś w ten deseń. No i spróbujemy tym razem przejść, bo naprawdę. No to lecimy. Let's go. Samo. Tak. Wow. What the fuck? Tak jakbyśmy... Dokładnie to samo mamy znowu. Aha, lizłem skrzynię, zamiast ją dotknąć. Dobry plan. Ile tu jest etapów? Dużo? Tak. Widzę, że są potwory z szatańskiego po prostu pokoju. Przechodzenie Isaaca jest bardzo czasochłonne. Tak. I po prostu no trudna jest ta gra, no. Nie można powiedzieć, że nie jest trudna. Po tym, jakie tu są potwory jakieś pogrzane, to naprawdę po prostu trudne jest, no trudne. A szmatki, łoto. Musiałem się dziamnąć oczywiście. Uwielbiam. Super. Wszystkie potwory srają w ogóle pod siebie, pierdzą, bo... W ogóle zobacz, co tu jest. Co tu jest? Teleportowało nas do innej części. Aha, że nie jest połączona w ogóle. Oddzielona z teleportem. Tak, to i to są właśnie charakterystyka tego miejsca. Też nowe, że oddziela nowe. Teleportem i tu możesz oddzielnie eksplorować. No to to zrobimy. Oh my gosh. Aha. O, zobacz, jakie potwory. Świetne potwory widzę tu są. Oni po prostu chcą nas zabić. To już nie jest tak, że możesz sobie po prostu pograć. Tylko chcą, żebyś umarł od razu. Tu trzeba mieć naprawdę dużo życia. Dużo bez ała, mózgów, wszystkiego. Co nie? Trzeba mózgi. To zamieniło mnie. Niam. What? Wow, ale tu jest wszystkiego. Im dalej grasz, tym bardziej po prostu jest taki wielki chaos. Trzeba się skupić normalnie. Nie wiesz, kim jesteś, bo nie wiesz, co się dzieje. Boy. Nice. Pewnie widzowie już wiedzą, o co chodzi, tak? No i jeżeli czy ktoś grał. Nie, grał nie, był jeden komentarz, że nagrywamy jego ulubioną grę, no to właśnie dlatego jednego tak, widza jest. Widziałam tak, ten komentarz. To dlatego jednego widza są właśnie te odcinki wszystkie. Tak, pozdrawiamy cała, cię. Tak, cała seria. Cała seria dla jednej osoby. Nie, no wszyscy nie, no, mile widziani. Tak, no, dużo ludzi widziałem, oglądało, fajnie się przyjmuje seria. Mam nadzieję, że wam się podoba. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli tak. Taki ze mnie youtuber. Kurde, pytam się o opinię. Ła, wlazłem w ogień. Dobra, cofamy się. Spaliłem se stóp. No i teraz trzeba się z powrotem teleportować do głównej gry, co nie? Do głównej, lol. Głównej. Głównej. Gównianej. Boss your time! Oh, what heck. The fuck? No te bossy są coraz... Aha. Przywołują go. No i mają tarczę, ale świetne, nie da się zniszczyć. Ale świetne. Aha, dopiero teraz się da. Tak. Mają mózgi odkryte, czy co to w ogóle tam się dzieje. Nie znam ataków, Ola mi nic nie podpowie oczywiście. Nie. Stawia ogieńki. No, tu, no, no i podpowiedziałaś mi. Tych. Nie wiem co robi, au. Szkółka, dużo bije. Wszystko. Dużo, bardzo mocno bije. Nie powiem, że nie. Jeszcze wybucha na koniec, no skuźwa, serio. Więcej pułapek pułapkowych się już nie dało dać na tym bosie normalnie. No i idziemy. I no, teraz zagadka. Zagadziora. To widzimy się w zasadzie przy zagadce. No, to odpowiedziałam ci. Widzimy się przy zagadce. To ja idę. Widzimy się przy zagadce. Lol, narka. No, jesteśmy już na zagadce i Ola mi nie powiedziała, jak się wykonuje zagadkę i zgasiłem od razu ogień i no, niestety nie działa już zagadka. Popsuta jest. Trzeba odnowić. No to witam wszystkich ponownie i nie patrzcie na to, że mam inne ubranie, bo to jest tak naprawdę inny dzień. Jesteśmy tydzień później jakby co. Nagrywamy to. I posraliśmy się prawie, tak się zestresowaliśmy, żeby tą ostatnią zagadkę przejść, no ale przeszliśmy. Jej! No i od tak pauzy. W ogóle to hej. No. W sensie nie witamy się, bo to jest środek, to jest no, koniec odcinka ja. Prawie. Dobra. O ja! Od tego stresu nam się mózgi. Zapomniałam. To można odpauzować i jest ostatni. I przeszliśmy zagadkę. Tak, ta zagadka to jest najtrudniejsza zagadka na świecie, ponieważ trzeba gasić odpowiednie ognie, a niektóre zostawić zapalone. I strasznie ciężko jest nie spierdzić. No straszne gówno ta zagadka, ale jest trzeci klucz, kawałek. O, tak, nożeł. Idziemy dalej, no i teraz będziemy, kurde, bossy zabijać, ale mnie słońce razi po mordzie, lol. Nie wiem, czy itemy mało mówimy? Życia. Mało życia. Itemy proszę. No, takie itemy mamy, moich nie widać. Moich nie widać. Bardzo śmiesznie jest, nie no, no po prostu. O, takie mam łzy, patrzcie, obszarowe mega
mega super. To, to ma mało życia. Dziabałeś drzwi tym nożem przed chwilą właśnie. Które? No, jak strzelasz, to dziabiesz nożem, bo to atak robi. No dobra, to walczymy. No, posramy się za chwilę. Siren. What the fuck? Walczyłeś już? Nie, nowy boss. Nowy boss. Przejmuje. Aha, przejęło mnie. Super. Mnie też. Ale nie dziabię przynajmniej. To się to nie jest przejmowanie do końca, tylko to jest zmienianie na odwrotne nam sterowanie. Sterowanie, tak. Mój mózg już po prostu nie działa od tego stresu. Umarła. O, i fajne to jest, bo zostaje czaszka. Aha. Fajne, to mi się no, zawsze... O, tu of Diamonds. Sobie. No, mamy już 99 monet. No, hajsu mamy w ogóle fajnie. O, to ja sobie... No, oh my gosh, hula hoopy z laserów zrobiła. Zapomniałam ci powiedzieć, że tutaj są lasery. Ja pierdzielę. My gosh, te bossy są jakieś pogrzane już. O, wow, nowe drzwi. Tak. Tu mamy negatyw, no to ten, w sensie Polaroid. No i teraz muszę dziabnąć te drzwi. I otwierają się. Diabła drzwi. O, i nie mam noża już. O my gosh. No dobra, no to tyle wchodzimy. Tyle wysiłku, żeby nam nóż się to skończył. Walka. O, mam teraz start. Do serca już przechodzimy? Tak? Ja nie wiem. W sensie, ja dziwisz, nie pamiętam jak dokładnie, jak to działało, bo bardzo to dawno widzisz. Temu grałam. Ja nie mam pojęcia tak naprawdę. Mam na szczęście tak dużo życia, że się postrać idzie. Czy inaczej walczy. Au, serce. Au. Z takimi dużymi gnojami strzela. Bossy wysyła. Bossy wysyła. Ulecz się. O kurwa, ale mnie dziabie. Ale, o, umarła. Ale strzelała falami na falach. I się wróci. Teraz robimy ASMR, wszystko zgasło. Wracamy. O, i tak, i to jest przejście. Nowy. Ale to było straszne. Ale się posrałem. Ej, bo mama umarła i była taka cisza. I nie było wiadomo co. No to schodzimy w dół. Schodzimy w dół. Oh my gosh. A to nie będzie od razu boss, chyba będzie cały level. Tak, chyba cały level będzie. No, potwory będą. No, chyba tak. Nie pamiętam. Ale strach. Ziomy, odblokowaliśmy coś nowego, ale super. Tak. Oh my gosh. Korps jeden. Umrzemy tu normalnie. No dobra. Uuu, takie zgnite. Wow, pająkowe. Mhm, tych się tam nie dziab za dużo. Mięsne kamienie. I krew jest na ziemi. Mają dźwięk te kamienie. Gross. O, ale mięsnych potworów. W zasadzie to można było się spodziewać, że tu będzie dużo mięsowych rzeczy. No. Bo to w końcu zwłoki. O ludzie, ale żyga. Ale kuźwa, naćpał tymi gnojami. Mm-hmm. Ale są twarde. Mam taki damage, a nadal nie zabijam ich w ogóle na hita. Ale mam stres. O, łomsy. Ale malutkie, ale tycie i jest ich dużo. Co to? Przyspiesza albo coś? Aha, słupy. Trzeba po prostu zabić, no, ale Tesle robią. Teraz się nic z nimi nie da. Kościana Tesla. O, to ja użyję, będę miała pilsa. Mhm. Ale tych glis tu jest małych. To jest spoko obsranych. Niby, bo one nie robią nic, tylko sobie tam chodzą. O, serduszko, no. Bum! Jałć mój ryj. No. Uwielbiam tak, uwielbiam się wysadzać. To jest moje główne hobby! Proszę. O kurwa! Proszę. W sensie były tu gdzieś kolce? Ja... Nawet nie wiecie, jaki mamy stres. Te poziomy są jakieś pogrzane już. To jest to. W sensie największy stres jest tylko dlatego, że my nagrywamy ten odcinek i później wychodzi, że nagrywa się 5 godzin próbowanie przejść tego wszystkiego. Tak, i to jest najbardziej tak. stresujące, że nie, jak się nie uda, to będzie znowu trzeba od nowa zaczynać, a to jest masz tak długie. Demet. Tak. Jak się nie uda, to się posramy, naprawdę. No. Guys. Nie wy no. nie wiecie, ile my to po prostu próbujemy. W sensie, wydaje mi się, że nie damy rady witnessa zrobić. No. Full health? No cóż. O, to już jest boss. Panie! Mi się palce spociły. No dobra, cały pap mi się ślizga w rękach. Tyle. Go, ja nie wiem w ogóle jakie ma ataki. A nie, co to jest? To storage? Nie jest. To będą dwa? To będą będzie dwa później mięso dwa. No kuźwa. Aha, super. Glizdy powysyłał, co za pierdolec. Co on robi? Co on robi? O, a w kółko trzeba chodzić. Dobrze, mieliśmy taki damage. Masz mało ja bardzo życia. Damage. Wróć się po serduszko w tym mięsnym pokoju. Posrane są jakieś te bossy. No, oczywiście. No, kolejny jest. Jeszcze lepiej, kuźwa. No to, no tak. Widzimy się na bossie chyba już. No, to już. Jesteśmy przed bossem tuż. Już się bardziej pocić mi ręce nie mogą po prostu. Tak. No to wchodzimy. Co aha, to czyli jest? Tam się wchodzi. Aha. A, czyli mamy ten. What the fuck. Czekaj, co tu będą? Można idziemy? Wybrać. Czekaj. Wszystkie można otworzyć. Wszystkie można otworzyć. Wszystkie cztery można wziąć. Tak, aż będzie trudny ten boss. W sensie, to może na razie się ustawmy i weźmy po jednym, po dwa. A jak... Czyli to oko mam wziąć? W sensie... Co robi to oko? Potrójny strzał. Uff. To ty bierz to, a ja to. Uff. Nie, można... Wszystko. Aha. Ale tamto jest ładowane... A to jest ładowane życie. Ale wolne za to mam kule. Ej, to teraz. Może ty sobie weź jedno życie. Weź, użyj sobie. No bo to robi czarne życie. To jest książka od czarnych. A nie było nigdzie ładowania? Nie było. No to tak, jak jesteśmy. Mam tak. trochę powolne teraz te strzały. Mogę to wziąć, bo pilsów już nie będę brała. Mm-hmm. Wolniejsze mam trochę. Wolniejsze? Mm-hmm. Ale dużo? No tak, ćwierć. No ale więcej. Niby lepsze. Dobra, no to wchodzimy. To dalej, wchodź już, bo i tak się... Jezu, jak bardziej się nie razy. Przygotujemy. O, jest. Mm-hmm. The Witness. Wcale nie jest duży. A jeszcze taki ogromny biom jest. Co to jest? Co mi zrobił? Co on chciał w ogóle ode mnie? Nawet się nie widzę, tak jestem malutki teraz. Au.
O, wybuchną, tak? Nie, o, nie trzeba, trzeba je zabić. Nie, nie trzeba, da się, trzeba. Da się. Jezu, uważaj. Ale jest małe. Tak, nie widzę po prostu, na jak chodzę. Co ja nie tu widzę, się jak dzieje? Mam Bullet Storm. Co lasery. Się dzieje? What? No, przecież nie da się uniknąć na środku. Nie wiem, co się dzieje, guys! Za trudne, strzelaj go, Ola, strzelaj, teraz jest najłatwiej, strzelaj go, strzelaj. Staram się, masz 3 życia, nie masz jak się uleczyć? Nie mam 2 życia, umarł. Nie, on nie ma drugiej formy? No ma. Serio. Nie, to nie wygramy. Przecież ten boss jest jakiś, Serio. Bez może sensu się, ten boss. Może chowaj się. Jak mam się chować? Nie wiem. Przed czym mam się chować i gdzie mam się chować? Umarłem! Za trudny jest ten boss. No i spróbujemy tym razem przejść, bo naprawdę. Nie, serio? To nie wygramy. Tak, aż będzie trudny ten boss. Za trudny jest ten boss. No jest trudny. W sensie nie no, przejdziemy sobie go pomiędzy odcinkami, ale to jest jakieś posrane. Po prostu nie nagramy, co się odblokuje. No. W sensie wiemy chyba, co się odblokuje, czy nie? Postać? Nie, nie wiemy, no nie wiem, postać. Może pod koniec włączyć nagrywanie, czy niby coś. Tak, no to... Gówno. Holy Jesus Christ. To było straszne. No, nie wiem, po prostu tyle kul było i wszystkiego naraz. No. Ja nawet nie wiedziałem, gdzie jestem. Ja też nie. Taki w sensie, pokój był tak, tak dziwnie oddalony. Tak. Nie mogłem się odnaleźć. Tak wielki, nie wiedziałem w ogóle, tak jak unikać. Oddalić. No, cały raz mnie dziabał, po prostu żadnego ataku chyba nie mogłem uniknąć. Nawet w ogóle prawie nie unikałam, no. Bo nie widziałam, gdzie są kule. Nie wiedziałem, co się dzieje nawet. No to nie wiem, to jest albo koniec odcinka, albo jeszcze będzie dograne, jak go zabijamy, ale tak. Nie wiadomo, kiedy go zabijemy. No to mam nadzieję, że wam się podobała nasza próba lub zabicie tego bossa. Tu trzeba mieć pełne życie. Ale był mocny. Tam je aż normalnie palce od grania bolą. Ale no, fajny był bardzo. Cześć. Podoba mi się ten dodatek. W sensie jest lepszy graficznie i dopracowanie lepszy, ale bardzo trudny. Po prostu widzę, że podkręcili poziom trudności, jakby jeszcze to było potrzebne. Tak. No, wygraliśmy. The Witness to był, tak? Nie, już nie mamy po prostu hype'u w sobie, bo próbujemy to 14 razy. Nawet raz nam się gra wywaliła. I to jest starsza grafika. A what the fuck właśnie? Czemu taki filmik na koniec? Mamcia leży. Mamcia chyba nie jest zbyt mamciowa. Czemu jest taki filmik? Tak, dlatego, że... Co to jest za biały kwadrat? No, wrzuciła go do skrzynki. Jest se i pierdzi se pod tyłek. Aha, to super. Wow, piękne zakończenie. Co po prostu. Ciekawe, zblokowaliśmy. Nic. Tak. To gdzie? O, Jacko, jej, no, postać i challenge. Wow. Challenge. Aha, no to fajnie. To brawo. Yeah. Po to się właśnie wchodzi. Yeah. Super, tak. Trudne bossy. Challenge żeby i... se napierdzieć w kartofle. Jej. Challenge i jakiś itemek. Jej. No, jak widzicie, już jest ciemno, to udało nam się przynajmniej przejść. No i to jest wstawka do tamtego. Nie wiem, już nie będziemy się żegnać dwa razy, nie, już no, było. Nie. Subujcie, wbijajcie, no fajnie. Więc jeżeli jesteście tutaj nowi, podobał wam się ten odcineczek, to możecie dać subskrypcję, napiszcie mi komentarz, co myślicie o tej serii, o tym odcinku, dajcie ocenę, no i do następnego, ziomy. Bye, bye. Bye.